Witam, dzisiaj przedstawię Wam 16 ciekawostek o Tsunade. Zapraszam. Imię Tsunade oznacza lina cumownicza i co zabawne imię jej brata Nawaki oznacza lina na drzewie. Tsunade, jak i reszta Saninów, zostali nazwani po postaciach z japońskiej baśni ludowej Jiraiya Goketsu Monogatari, a Tsunade w tej baśni zajmuje się ślimaczą magią. Jeśli chcecie dowiedzieć się o tym więcej, odsyłam do filmiku o nawiązaniach w Naruto. Co ciekawe, pierwszy raz w anime Tsunade pojawiła się w 83 odcinku, natomiast już w 49 odcinku padły słowa: chce się stać naprawdę silnym ninja, tak jak legendarna kobieta ninja Tsunade. Jak myślicie, czyje to były słowa? Domyślam się, że 99% z Was nawet nie zgadnie. Urodziła się 2 sierpnia, a jej grupa krwi to B. Będąc geninem miała 145 cm wzrostu, natomiast w dorosłej formie mierzyła 163 cm wzrostu i ważyła 49 kg. W pierwszym Naruto miała 51 lat, a w drugim miała 54-55 lat. Ukończyła akademię w wieku 6 lat. Hobby Tsunade to nic innego jak hazard, a odziedziczyła go po swoim dziadku, Hashiramie. Ulubionym jedzeniem Tsunade są piersi z kurczaka i sake, a najmniej lubi sashimi z wątróbek. Potrafi użyć 4 podstawowych natur czakry: błyskawicy, ziemi, wody oraz ognia, a ponadto umie używać uwolnienia yin oraz yang. Ukończyła ona aż 1256 oficjalnych misji, 40 rangi D, 236 rangi C, 467 rangi B, 418 rangi A oraz 95 rangi S. Jej ulubione powiedzenie to Ikaku Senkin, co możemy przetłumaczyć na jeden chwyt 1000 złota i oznacza to wzbogacenie się bez większego trudu. Tsunade ma taką samą grupę krwi jak Jiraiya i Orochimaru, więc dodatkowo pomaga jej to w byciu supportem tej drużyny. Jest ona jedynym Hokage, który żyje wystarczająco długo, aby zobaczyć kadencję 2 swoich następców. Kto wie, może zobaczy nawet 3. Uwaga, najważniejsza ciekawostka. Obwód jej biustu wynosi 106 cm według Jirai. Jest to dość proste do przegapienia, ale Tsunade jest potomkiem zarówno klanu Senju, jak i Uzumaki, ponieważ jej dziadkiem był Hashirama Senju, a babcią Mito Uzumaki. Oznacza to w takim razie, że jest daleką krewną Naruto. Jest ona także ostatnią znaną członkinią klanu Senju. Jest jedną z 3 kobiet, która kiedykolwiek podjęła tak wysokie stanowisko. Drugą jest Mei Terumi, a trzecią Kurotsuchi. To właśnie ona zrewolucjonizowała system medyczny ninja i zaproponowała, aby w każdej z drużyn był zawsze jakiś medyk, co z kolei przełożyło się na znacznie mniejsze straty w ludziach podczas wojen. I to już wszystko, jeśli chodzi o ciekawostki na temat tej postaci. Jeśli interesuje Was więcej ciekawostek o innych, zapraszam w kolejny czwartek o godzinie 16. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!